przyszłość żabich dołów jest zagrożona. W obronie wyjątkowych zielonych terenów w Chorzowie stanęli mieszkańcy. Nie zgadzają się z decyzją wojewody, która w ich opinii prowadzi do degradacji tego terenu. Są bowiem plany zakładające rozebranie biegnących tam starych kolejowych nasypów oraz wycięcie części drzew. Mieszkamy w pobliżu. To jest chyba ostatni czysty zakątek Chorzowa. Po tych 50-60 latach ta przyroda się tam odrodziła i ma się dobrze. I szkoda wkładać stopę między drzwi z prawej, z lewej strony, żeby ograniczać ten obszar coraz bardziej. Oprócz protestu przed Urzędem Miasta w Chorzowie zbierane są podpisy pod petycją online i jej wersją papierową. Tylko do teraz w internecie przeciwko ingerencji w obszar żabich dołów opowiedziało się ponad 5,5 tysiąca internautów. Oceniamy decyzję wojewody jako bardzo skomplikowaną i niefortunną. Trudno wyczytać z tej decyzji taki prawdziwy przekaz, natomiast analizując tą decyzję wojewody stwierdzamy, że no ona tak naprawdę porusza dwa wątki. Z jednej strony uchyla decyzję prezydenta miasta, a z drugiej strony doszło do tak zwanej milczącej zgody na te prace. Temat żabich dołów ciągnie się od kilku lat. Za każdym razem, gdy pojawiał się pomysł ingerencji w ten teren, oponowali głównie radni, którzy nie wydawali zgody na jakiekolwiek prace. Wojewoda pozwolił w tej chwili na częściowe, można powiedzieć, zniszczenie żabich dołów naszego terenu, który jest chyba najcenniejszym terenem przyrodniczym w naszym mieście. To tu żyje chyba największa liczba gatunków różnego ptactwa. I nie tylko, bo żabie doły polubiły również nietoperze. Na razie miasto złożyło zażalenie na decyzję wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Prezydent zapowiada również inne kroki w tej sprawie. Poinformujemy o tym prokuraturę rejonową, która ewentualnie może rozstrzygnąć takie spory, które są takie decyzje, które są wydane niezgodne czy też z uchybieniem prawa. A według naszej oceny ta decyzja wojewody została wydana z uchybieniem prawa, dlatego też będziemy mogli działać, aby stroną również stała się prokuratura. Sprawa prawdopodobnie znajdzie swój finał w sądzie, chyba że sukcesem okaże się petycja i oddolna inicjatywa mieszkańców. Prokuratura nie ma wątpliwości. Wypadek, do którego doszło w niedzielny poranek w Dąbrowie Górniczej, gdzie z okna miała wypaść młoda kobieta, okazał się zabójstwem. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Dąbrowska Prokuratura Rejonowa, która zarzut zabójstwa postawiła 35-letniemu partnerowi ofiary. Teraz mężczyźnie grozi kara dożywocia. Wszystkie okoliczności tej sprawy wskazywały, że do śmierci kobiety mogły się przyczynić osoby trzecie. W przeciągu 2 dni prokurator i policja z Dąbrowy Górniczej zebrały bardzo obszerny materiał dowodowy i on pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu dotyczącego zabójstwa kobiety poprzez jej wypchnięcie z okna. Mężczyzna przyznał się do popełnienia tego czynu i złożył bardzo szczegółowe wyjaśnienia. A we wtorek Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej zdecydował się aresztować tego mężczyznę na 3 miesiące. Policja tego dnia otrzymała zgłoszenie od przypadkowego przechodnia, który zobaczył leżącą w kałuży krwi kobietę. Wstępne informacje mogły wskazywać na nieszczęśliwy wypadek. Jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze podjęli na miejscu czynności pod nadzorem prokuratora. Na miejsce natychmiast udali się policjanci, byli jako pierwsi, podjęli reanimację, przybyły inne służby ratunkowe, lądował helikopter na pobliskim parkingu, no niestety kobiety nie udało się odratować, zmarła na miejscu. Z ustaleń policji wynikało, że kobietą była 30-letnia mieszkanka Dąbrowy Górniczej, która w chwili zdarzenia przebywała w mieszkaniu ze swoim partnerem i jego kolegą. Prokuratura dziś jeszcze nie informuje o szczegółach okoliczności zdarzenia. Tajemnicą postępowania objęta jest również przyczyna, która mogła poprzedzić śmierć kobiety. Wiadomo, że obydwaj mężczyźni w chwili przyjazdu policji byli nietrzeźwi, jednak kolega oskarżonego występuje wyłącznie w charakterze świadka. Premier Mateusz Morawiecki rozdaje stadiony piłkarskie, a doprecyzowując dofinansowania do nich, bo już nie tylko Chorzów ma otrzymać pieniądze na budowę obiektu, ale teraz także Raków Częstochowa. Taką obietnicę premier złożył w czwartek na stadionie Mistrza Polski. Postanowiliśmy już teraz na tym etapie zainwestować środki państwowe i wesprzeć ten sukces. Zresztą rozmowy rozpoczęliśmy kilka miesięcy temu, kiedy jeszcze nie było wiadomo do końca, czy RKS Raków Częstochowa ten sukces odniesie i wesprzemy budowę
stadionu, przebudowę tego stadionu do takiego poziomu, aby mógł on służyć klubowi w rozgrywkach, także w tych ligach europejskich, czego oczywiście życzymy. Morawiecki zapowiedział, że strona rządowa jest gotowa dofinansować rozbudowę stadionu kwotą co najmniej 40 milionów złotych. Szacuje się, że cała rozbudowa pochłonęłaby od 60 do 70 milionów złotych. Resztę miałoby dołożyć miasto. Na razie jednak to obietnica, bo formalnych dokumentów jeszcze nie ma. Nie ukrywam, że napawa ona nas optymistycznie, jeśli chodzi o przyszłość. I ze swojej strony mogę tutaj zadeklarować, że będziemy starać się robić naprawdę dużo, aby doprowadzić ten klub do kolejnych sukcesów i aby był naszą wizytówką w europejskich pucharach, aby odnosił tutaj też sukcesy. Raków plany rozbudowy stadionu ma spore. Chodzi o to, aby na przykład w eliminacjach europejskich pucharów nie musiał grać w innych miastach. Zrobić chcielibyśmy przebudować dwie trybuny, tą trybunę zadaszoną, zwaną trybuną zachodnią, trybunę południową. Chcielibyśmy dobudować jedno boisko treningowe, chcielibyśmy także zmienić tutaj układ drogowy, jeżeli chodzi o okolice stadionu, chcielibyśmy doposażyć stadion. Władze Rakowa chciałyby, aby stadion został rozbudowany do połowy przyszłego roku. Jeszcze co najmniej do końca roku mieszkańcy Częstochowy muszą liczyć się z utrudnieniami na słynnej Gierkówce, czyli na odcinku drogi krajowej nr 91. Postępy prac widać jednak gołym okiem. Po starej estakadzie nie ma już ani śladu. W jej miejsce powstaje nowa. Ale zanim mieszkańcy pojadą nową drogą, muszą uzbroić się w cierpliwość. No trudno, ale trzeba zrobić. Duże utrudnienia? No dla mnie to nie wie pan, bo tak już nie pracuję, więc dla mnie nieduże. Ale myślę, że dla innych bardzo duże. Wie pan co, bardzo ciężko. Także tak jak na w stronę Katowic albo coś, to w tamtym kierunku to są takie kolejki samochodów, że no jednym słowem, no bardzo ciężko. No. Ja nie jeżdżę samochodem, więc dla mnie nie ma utrudnień. Przechodzę normalnie w miejscu wyznaczonym, więc jakoś tak nie jest dla mnie to uciążliwe. Wiadomo, że żeby było ładnie, to musi być brzydko najpierw, prawda? Inwestycja, która jest prowadzona w Częstochowie, jest jedną z największych w historii tego miasta. Jej koszt to prawie 360 milionów złotych, z czego 194 miliony złotych to dofinansowanie unijne. Rozpoczęło się już na niektórych odcinkach także asfaltowanie, układanie warstw bitumicznych. Natomiast no niestety to nie jest jeszcze wstęp do tego, żebyśmy mogli te odcinki otworzyć, ze względu na to, że w ich ciągu są te obiekty mostowe, obiekty inżynieryjne, nad którymi prace ciągle trwają. Remont Gierkówki w Częstochowie prowadzony jest od 2021 roku. Na terenie byłej kopalni Mysłowice wyburzono żelbetową wieżę żużlową. Zbiornik żużlu należący do elektrociepłowni działającej na tamtym terenie z racji wieku i postępu technologicznego przestał spełniać już swoje funkcje. Dlatego spółka podjęła decyzję o jego wyburzeniu. Prace przygotowawcze trwały od wczesnych godzin porannych, kiedy wiercono otwory strzałowe, gdzie następnie ładowano materiał wybuchowy. Mówimy tutaj o ładunku maksymalnie 5 kg. Także tutaj nie w sumie, całościowo. Obieg nie jest duży, jest to taka, można powiedzieć, nieduża robota, jeśli chodzi o naszą branżę. Natomiast no, zagrożenia są zawsze przy wybuchach, przy tym musimy to wszystko osłonić, przygotować, tak żeby nie leciały odłamki, żeby nie było jakichkolwiek szkód. Budynek w rejonie ulicy Świerczyny 3 w Mysłowicach o wysokości 17 metrów został wyburzony metodą strzałową. Dzięki ładunkowi dynamicznemu samo wyburzenie to zaledwie kilka sekund. Lokalna społeczność może odetchnąć z ulgą, ponieważ w sieci były obawy, że znika znacząca część dawnej kopalni. Miejsce, które pozostanie po tej mierze, planujemy wykorzystać na tymczasowe właśnie składowisko tego żużla do odprowadzenia go później na zewnątrz. Tą samą metodą, tylko że tak jak mówię, już nie musimy... Musimy korzystać z tej wieży, która była w sumie kłopotliwa dla pracowników, bo wymagała czyszczenia, okresowych przeglądów. Teraz robimy to w zupełnie innej technice. Roboty odbywały się na terenie przejętym przez miasto, które jest administrowany przez śląskie TBS. Zakłady penitencjarne są zwykle niedostępne dla osób z zewnątrz. Wyjątkiem jest jednak areszt śledczy w Zabrzu, który w ten weekend będzie otwarty dla zwiedzających.
przewodnikami niejako są funkcjonariusze, którzy tutaj służyli, albo funkcjonariusze czynnej służby obecnie w innych aresztach czy zakładach pełniący, więc naprawdę mają Państwo szerokie pole do popisu, można pytać, można się bardzo dużo dowiedzieć. Areszt śledczy w Zabrzu został oficjalnie zamknięty w 2018 roku. Od tego czasu nakręcono tutaj kilka filmów czy teledysków, jednak co ważne, miejsce to wygląda nadal tak jak w czasach, gdy przybywali tutaj więźniowie. Teraz będzie można zwiedzać cele, świetlice czy tak zwany spacerniak, który jak każda przestrzeń w więzieniu w przeszłości również był miejscem spięć pomiędzy osadzonymi. Do różnych sytuacji może dochodzić, no ale tu po to mamy tego funkcjonariusza, który nadzoruje ten spacer, żeby do takich incydentów nie dochodziło. Jeżeli już takie zdarzenie nagłe ma miejsce, no to wtedy jest powiadomiony bezpośrednio dowódca zmiany, no i wtedy on interweniuje. Ogólnie strażnicy pełniący służbę w zakładach karnych czy aresztach śledczych muszą bardzo wnikliwie obserwować więźniów 24 godziny na dobę, bo nie każdy z nich odbywanie kary znosi dobrze. W areszcie do dziś znajdują się izolatki lub sale odosobnienia dla więźniów, którzy sprawiali kłopoty lub próbowali sobie coś zrobić. Każdy z nas stara się, żeby to życie wyglądało w miarę normalnie. Wiadomo, w zamknięciu trudno tak sformułować tą historię, żeby była tak jak na wolności. Jednak osadzeni mają swoje prawa, obowiązki i tak jak w normalnym życiu trzeba przestrzegać tych zasad. Co dla osadzonych zwykle łatwym nie jest. Za więziennymi murami czas płynie wolniej, a każdy dzień praktycznie wygląda tak samo. Są i tacy, którzy potrafią przeżyć w ten sposób całe życie. O tym, jak wygląda izolacja, możecie Państwo przekonać się już w najbliższy weekend podczas zwiedzania byłego aresztu śledczego w Zabrzu przy ulicy Sądowej 1. Bartosz Bednarczuk, Silesia Flash.